Maneczko ludziska, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Silverek, a oto kolejny odcinek Dragon Age Początek. No i dzisiaj zaczniemy... O, poszukiwacze rudej dżeny. Dzisiaj zaczniemy od tego, iż oddamy misję do antymańskich kruków, którą ostatnimi czasy wykonywaliśmy. Życzę powodzenia. Jak się nazywacie, skoro kto się wynajął? Ty zaś wypełniła... Tego nie mogę ci powiedzieć. Ale myślę, że kiedyś się dowiesz. Okej. A więc to już wszystko? Nic więcej dla... Zapłatę znajdziesz w skrzyni. Mam nadzieję, że okaże... Moi zwierzchnicy chcielibym ci w ich imieniu podziękował. Kruki nie przyjmują już zleceń. Tutaj przewijam te głowę. Teksty wyjątkowo, ponieważ jest taka malutka sprawa, że... Jakby to powiedzieć, no jego tekst, z którym gada, jest niezgodny z tym, co pisze. A kiedy ta plaga dobiegnie końca, chcielibyśmy bardzo, abyś odwiedziła nas w Antivi, gdzie omówimy inne możliwości. A kto z zabójstwa zlecił? Co musiał... Wojna domowa wydobyła na powierzchnię stare urazy. Ucieszysz się na wieść, że te zlecenia korzystnie wpłynęły na twoje... W końcu zwycięstwo arcydemona nie leży. Przez pewien czas sądziliśmy, że najlepiej... Nigdy nie wycofujemy się z raz przyjętego zlecenia. Wow, raz powiedział coś, co jest zgodne z tym, co pisze u góry. Co jest napisane u góry, bo no, pisze jest niepoprawną formą w tym wypadku, bo on nie pisze, tylko napisał, więc jest napisane, a nie on pisze. Mniejsza. Czy istnieje jakakolwiek szansa na przyłączenie się do kruków? Wystarczy, że odwiedzisz nas w Antivi, gdy już będzie po wszystkim. Spodziewałem się, że zostanę wykiwany. Ja spodziewałem się tego samego. Ale nasze bractwo przetrwało całe stulecia tylko dlatego, że zawsze dotrzymujemy warunków umowy. Jak już mówiłem, wysłanie za tobą Zevrana to nic osobistego. Uznaliśmy, że lepiej mieć cię za sojusznika niż wroga. Jego dialogi się naprawiły, nie wierzysz to po prostu! Tak nagle. No, powiedzmy, że teraz sobie już końca, nie chcę mi się z nim walczyć. Pamiętaj tylko o naszej ofercie. Pora już, żebym udał się na urlop. Cezar ma zapas specjalnych towarów, które mogą cię zainteresować. Współpraca z tobą była prawdziwą przyjemnością, strażniku. Życzę szczęścia. Aha, czyli w zamian jakiegoś kupca Cezara mogę wejść, ta? No to w sumie chyba tym bardziej nie opłacało się Ignacego zabijać. Niech sobie Ignacy zyje. Strażniczka Zofii, kim jest kurwa Zofia? Przeszedłem tą grę masz prawie na 100%, dalej nie wiem, kim jest Zofia. Może gdzieś była kiedyś. Nie wiem, może ją zabiłem właśnie już kiedyś. Nie wiem, strażniczka Zofii, kimkolwiek jest Zofia. Naprawdę nie mam bladego pojęcia. A to jest Cezar, ten gostek. Wróciłeś. Trzeba ci czegoś? Masz coś na sprzedaż? Zobaczmy, co masz bazowo w ofercie. O, jakoś tak bez rewelacji. A o specjalnej ofercie? Och, tak. Specjalna oferta, czy są jakieś specjalne rzeczy? O kurwa, jest strzał tych bardzo dobrych, tych takich unikatowych, ale no nie używam kurczaczki pieczone dystansu za bardzo, więc no. Hełm rycerzy to wódca, strzata pierwszego zaklinacza, o ty mordę. Pewnie inny sposób, żeby ją zdobyć, to pomyślmy, na pewno nie zabić Irvinga. Nie, na pewno nie. O, jarcy mistrzowska dwumetery, to mogę akurat kupić, one się przydają. Odporność na magię zawsze w cenie, dobra, to te, co mnie aktualnie od ciebie obchodzi. Jest ta służąca, tylko że... Żeby z tą służącą jakoś obczaić sprawę, to przydałoby się bo jednak Leidane tutaj zabrać na duży poziom tej całej kradzieży. Tam z rana, któryś z nich miał duży poziom, nie pamiętam tylko które. A teraz zrobię cięcie, bo chyba już w tym momencie tutaj nie mamy nic do roboty, a chyba gdzie indziej mamy jeszcze całkiem sporo. A nie, jeszcze możemy do Wejda skoczyć, bo mi się przypomniało, że mamy tych łusek całkiem sporo. Więc będziemy mógł jeszcze jedną dla nas zbroję przynajmniej zrobić, albo jeden zestaw, albo dwa zestawy, coś takiego. Zaraz zobaczymy, jak to dokładnie będzie. O, jest nie... Haren. Wait, proszę cię, zostaw klienta w spokoju. Jak mogę mam ci więcej smoczych łusek. Chyba żartujesz. Już skończyliśmy, nie? Herenie, więcej łusek. Mogę wykonać kolejną zbroję. Droga Andrasto, nie. Całe noce rozmyślałem nad tym, co zrobił. Drogi. To już wszystko było. Za bardzo się martwisz. Po prostu daj mi te łuski, przyjacielu, a dostaniesz ode mnie dobra, to, co najlepsze. Dobra, masz za chętę 20 suwerenów. W takim razie zamykam zakład. Żad...
Pomyśl tylko, jakie to daje możliwości. To wszystko dało wcześniej, więc to przewinąłem. O, zaktualizowano zadanie. Za twoja zbroja nie... Aha, no dobra, to sobie wyjdę na razie. Nie powiem, że Denerys już będzie gotowa, więc w tym momencie jest spokój z Wejdem, chwilowo przynajmniej. A my... No właśnie, poszukam, czym my się możemy jeszcze zająć. Postać bez imienia. Żaden strażnik? Nikt? Wiem, że tu mamy misję, ale na razie ją olewam. Bo tak, bo ta misja chyba zmienia się w parę innych misji i to chyba się wszystko będzie co najmniej przez 26 minut ciągnęło bez przerwy, więc po prostu chwilowo mi się wydaje, iż udamy się do Orzammaru i tam przejdziemy misję związaną z Shade, ponieważ dawno kurczę nie było jakiejś porządnej mućki, a z tego co pamiętam, to właśnie misja związana z Shade to jest niezła mućka. Chociaż nie pamiętam, czy ją ostatnio grając robiłem, ale ktoś mi tam pisał, że będzie tam co najmniej ciekawie, jak chodzi o mucenie po twarzach. Przecież sobie bardziej pewnie po jakichś, nie wiem, po kamieniach golemów. Nie wiem. Golemy też sobie mają twarzy. Shade najlepszym przykładem. Dobra, jednakowoż mniejsza o to. W ogóle musimy chyba sobą zabrać, więc może ogrę na chwilę, bo walmy z drużyny. Właśnie za Shade. Bo to jednak jej misja fabularna. I teraz najszybciej będzie tędy. Dostać się na mapę głębokich ścieżek. Jesteśmy zaraz obok tego miejsca, więc... co nam szkodzi. A może wytnę drogę, chociaż w sumie nie wiem, czy to nie będzie w snapie zaznaczone w jakiś sposób. Głębokie ścieżki. Czy to jest jakimś tajgu, w którym byliśmy? Czy to jest jakiś nowy? Orzammark, taje Dukana, rozstaje Caridina, okopy umarłych, kowadło pustki. Zobaczmy. Dodatkowa zawartość, wspomnienia golema. Poszukaj... Aha, czyli może muszę gdzieś osoba pójść, na przykład pójdę osoba od tego Dukana. Może wtedy mi się to miejsce znajdzie, tak? Po prostu tam pochodzić po tym. To miejsce wydaje mi się znajome. Tak myślałem, że tak będzie. Dobra, czy to Wilhelm cię tu sprowadził? Raczej nie. Coś sobie przypominasz? Nie jestem pewna. Jest takie jedno miejsce. Jaskinia niedaleko stąd. Ja wiem, gdzie się znajduję. Pamiętam. Jeśli chcesz, możemy tam pójść. Doceniam jego ofertę. Zaznaczę to miejsce na mapie. Nie mogę doczekać się chwili, gdy się tam udamy. Bardzo mnie ciekawi, co też tam znajdziemy. No dobra. W sumie mnie również, bo nie pamiętam w ogóle, jak ta misja... była. Siłkę przepakujemy troszeczkę Shade, bo jesteś już tak tankowata, że masakra siły to ty praktycznie w ogóle nie masz. Śmiertelny cios. Nie wiem, że co, nie widzę sensu nic więcej tu nie dawać. Że ten plus zabić to, czyli zabić, żeby zniknął, bo damy cokolwiek. Na przykład to. I także ponadto ja bym panie Shade w ogóle nowe bronie założył, bo mamy dla niej dużo lepszą wersję broni, niż aktualnie posiada. Która lepsza? 7-7 plus 3 do krytyka. Plus 22,5 do obrażenia elektryczności, zmienia obrażenia na elektryczność, 2 zręczności, 6 ataku. O, plus 3 do obrażeń, bardzo fajne. Okej, okay, mamy jeszcze przyczyny do tankowania, więc tym bardziej okej. Okay. Dobra. I przenosimy się do Taigu Caridina. Tak, Caridina tam było? Czy Caridiaha? Nie przeczytałem, a kliknąłem. Cóż, nie mogę powiedzieć nic więcej, że dowiemy się jak dotrzemy. A to co w ogóle, jakiś kurczę ten? Wieża Saurona? Patrzcie, jak idealnie miejsce na oko tu jest. A w ogóle tutaj oko wygląda trochę, ale mniejsza o to. A Kadasza, a nie Cardin. No właśnie, myślałem, że coś tam innego było niż Cardin. I na start już widzę pomioty, ale nie ma problemu. Najmniejszego. Widzicie, nawet Shade się zgadza, że to jest zero problemu dla nas. My po prostu wjedziemy. Użyjemy rozbłysków, tam eksplozji, mniejsza co to jest. Po prostu ściągniemy całą agresję wroga na siebie. Nie zobaczą siłę najlepszego tanka w Dragon Age Origins. Tylko, że nie najlepszego, ale jeśli chodzi o umiejętności, to chyba tak. Najlepszy tank po prostu jest wojownik posiadający tarczę i miecz, ale kurczę... W tej sytuacji w sumie też Shade jest bardzo dobra. To jest tam sytuacyjnie. Shade mi się wydaje bardziej na masówki się nadaje, tankowania dużej ilości wrogów. Alistair czy tam inni tego pokroju tankowie się nadają do tankowania pojedynczych celów, pokroju smoków i tym podobnych rzeczy. Dobra,
Teraz jednak zapisujemy i jedziemy dalej. Zobaczymy, czy będzie tu jeszcze więcej pomiotów. Zgaduję, że tak. Pewnie mam rację. Bo co innego łączenie po głębokich ścieżkach niż pomioty? Brukowce, głębinowce i golemy. No i to w sumie tyle. Przynajmniej jest jedno jakość. Jesteśmy Paik Kadasz. A Kadasza, nie Kardasza. Skąd wiesz? Nie wiem. To dziwne uczucie. W tych ruinach zawsze roi się od wszelkiego rodzaju robactwa. Dalej jednak może znajdować się coś godnego uwagi. To okej. Okay. To był kiedyś mój dom? Tutaj mieszkałam? Najpierw przednią. Czyli najpierw za nią, a potem przednią. Czyli na kasenkę byłem przednią, potem byłem za nią. Mniejsza o to. Dziwne skupisko kryształów. A, mały już nie wiem. Serio, mały. Poważnie. Dobra, gmina. I lecimy tutaj. No co uciekacie, świntuchy? Ja walić was. Oj, trochę dłużej tutaj wprowadziłem. Może jeszcze zajmijcie tymi chociaż. Skoro już tutaj ich wchodziliśmy. Co musimy z nimi poradzić. Dobra, jakoś tam regenerację podżył. Znowu się wszystkie umiejętności pozajmowały. Doskonale. Czemu nie? Bo kto zabronił? Nikt nie zabronił, więc je pozajmowały. Używaj szału, dumbbell. Używaj dokładnych dumbbell, potężnych. I niezłomności, proszę bardzo. I tak się kurczę, tak ma być cały czas, Dumbledore. Rozumiemy się na przyszłość. No widzisz, Oskaruna, czyli bez rewelacji. W sumie beznadziejna sprawa. Zresztą ogólnie kurczę, krasnoludy będzie dość ciężko, nie krasnoludy tylko te. Magów będzie dość ciężko ulepszyć, bo nie wymagają runa, ale w sumie no, run nie ma jakoś tak super dużo w grze. Potem jak dajemy im te różne rzeczy, to im się ulepsza chyba liczebność, a potem bo także poziomy, jakby wysokują tym jednostką, które będą nam pomagać w trakcie bitew na późniejszych. Ale ale kurczę, no znaczy jeszcze suwereny dla ludzi Arla to jest okej. Okay. Kryształy dla tych, dla krasnoludów też okej. Okay. Rośliny dla elfów to już w ogóle banał, ale no jak chodzi o te pieprzone runy, to może być spory problem. No cóż, jeżeli magowie będą najsłabszą stroną mocy, naszym najsłabszym sojusznikiem. No i tak, mamy golemy, więc jakby nam troszeczkę to zwróci nam. Koniec końców oszczędziliśmy potrochowadło pustki, dzięki czemu jego siła jest z nami. Także z krasnoludami, też tam podejdzie nasz Mateuszek, nie wiem czy imię on nie mylę. Pisał o tym, że... Czekaj, panie. Że nie powinien mieć w nosie losu krasnoludów, bo to one powstrzymują plagi. Owszem, ale... Kurczę, no w tym momencie powstrzymują plagi. Jednakowoż... Teraz będą golemy, więc... Może źle powiedziałem, że wam w nosie los krasnoludów, tylko w nosie mam los Orzammaru. Jako teraz istniejącej jednostki administracyjnej? Coś takiego? Chyba tak to dobrze brzmi. Nie bardziej by chciał się działo z Brandą i co się będzie działo z Kowadłem Pustki i całą ludnością krasnoludzką. Nie z samym Orzammarem, nie z Orzammarem jako strukturą społeczno-budowlaną. Orzammar se może zniknąć, może utracić królestwo, nie może tam demokracja wejść, tam w nosie co tam się podzieje. Amulet zamiany krwią, o kuźwa, maś tu za amulet 12 do kondycji, what the fuck. Ale gór ma być taki, po prostu, że Branda ma żyć, ma być mięsko do robienia golemów i mają być golemy. I to plagę może nie tyle powstrzyma, co może kiedyś zniszczy. Cokolwiek tu kiedyś było, o ile to w ogóle jest możliwe. O ile to jest właśnie możliwe, nie no, tutaj całkiem sporo widzę, Shailen, no, ty pewnie jakaś ślepa jesteś. Jesteś ślepa! Ślepy golem! Ślepy golem! Niby taki kurcze gołębiu miazgator, a kurcze w rzeczywistości ślepy golem, no. Dawaj, splesza mi tutaj. Regenerująca wytrzymałość! I w gratisie jeszcze tego użyj. Pum, 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 pum. I w ten sposób powiem, że już nie ma. Jeszcze znowu teraz kamienna forma, żebyś była wytrzymalsza. Drwina, żebyście się nie odsunęli. I wyrąbane. Możemy iść dalej. Shail wszystkich wydankowała bez problemu. Dlatego mówię, że Shail na dużą ilość przeciwnika jest doskonałym tankiem. Gorzej jest jak właśnie przeciwnik jest kurczę jeden, bo no, nie ma jakiejś umiejętności, która... Znaczy, ma umiejętności pozwalające utrzymać jednego przeciwnika na sobie, ale... z wytrzymałością już jakoś tak super nie jest.
No bo Alistair mi się wydaje zdecydowanie twardszy. No ale przejeżdżę za to, może zacznie w DPS-a zmieniać, albo włócznika, takiego pseudo. Skoro musi. Może to ma też więcej efektów chyba ogłuszających i tym podobnych niż Alistair na multitarget. Więc no, dobrze. Jak mówię. Alistair jeden tak cel, Shadowe. Taka to jest zasada. No, żeby go nie przydadzą mi się. Czemu ci nie rozkazywać, Shale? Już jestem twoim panem i władcą! Nie tylko cię kurczę, ożywiłem, ale ci jeszcze pomagam swoją przeszłość rozwikłać. Troszeczkę więcej szacunku. Te głębinowce są co najmniej podejrzane. Ta sterta kości, przy której były, tym bardziej. Sterta kości, o, propos, nie ma nigdzie run, nie ma nigdzie run! A widzę ta sama masa, jak na złość, głębinowiec? Stawiłem tu jakieś ciałka? Aż dziwota. A pęd w ogóle palony jest? Nie, znowu zgasł. Bo czemu, kuźwa, nie? Tej też wszystko zgasło. Znaczy nie, miecz nie zgasł w sumie. Ale zgasło tamto. Zawsze coś się musi spierdzielić z tymi umiejętnościami. Ach, po prostu już... Nie mogli powiedzieć tylko, że to pasywne jest. Nie wiem. Może to mogli znerfić, ale żeby to było pasywne, kuźwa, nie pasywno-aktywne. Fajny system, ale... powinien po prostu mieć jakiś klawisz do... żeby było cały czas włączone na przykład. Pewnie jakiś boss się ze mną pojawił, nie? Nie, zwykłe masowe głębinowce. Zająć się nimi proszę, panie i panowe. W sumie poza Dumbledorem są tylko panie, a ja gram Dumbledorem, więc panie, proszę się nim zająć. Mimo wszystko Shale jest kobietą. Wcześniej myślałem, że ma strasznie męski głos, ale no inaczej nie. Taki głos taki kamienny. Ale ogólnie nie ma jakiegoś takiego męskiego głosu, bez przesady. Bez przesady, jakiś fubuz nie jest. Nie oszukujmy się. Przynajmniej dla mnie. Może ja się mylę, może ja źle mówię. Ale dla mnie ona ma głos taki babci stary, taki złej babci. Pojawia się taki zderpiony, ponieważ jest golemem. Więc nie wiem, ile się tak patrzy. Nie wiem, w jakim jest wieku Shale. Znaczy, w jakim wieku była, kiedy stała się golemem. Bo jestem ciekaw, czy golemy pamiętają swoje poprzednie życie. To jest dobra ciekawostka. Pewnie o tym jakiś wpis jest w kodeksie. Ale mi się wydaje, że zależy pewnie od wielu rzeczy. Czasem pamiętają, czasem nie. Pewnie chyba z tym głównie. Wezwanie do boju. Sama obecność czempiona. Aha, fajnie, on za ataku. A to co robi oczy czempiona? Czyli kara da ataku raz na jakiś czas, okej. Okay. Wcześniej pisał, że... Typowe. Że umiejętności czempiona są bardzo dobre i powinienem ich używać. Ogrena je rozwinąć. Ja rozwinę mnie u Ogrena, rozwinę już czempiona u Ogrena. Tak samo rozwinę u naszego Dumbledora tego czempiona, ponieważ nic innego nie mogę. Może poza Templariuszem jeszcze. A mnie ten pierwszy nie zależy, tylko na upieszce co najwyżej. Więc rozwinęłem to. Chociaż w sumie Templariusza mogę mu dać, jak za tym myślę. Templariusz mi już nie zły, bo on często magów atakuje. Często atakuje magów, więc Templariusz tak kurczę byłby niezły pomysł. Tylko czy ja wiem, czy on z wytrzymałością wyrabiał? Teraz siedbo wyrabia, ma wytrzymałości kuźwa 215 punktów z tego... Kiedyś nie ma prawie 400 wytrzymałości się nie wyrabia, ja pierdzielę. Masakra. Jakby miał z 200, byś nie wiedział, to okej, okay, ale ma prawie 400. Lol. Bez takich, serio. To nie wiem, ile musiałaby mieć winmany, żeby kurczę się wyrabiać z 1000? Jakby miał tyle buffów na powłączanych? Ma chyba 2 tylko, a Dumbledore z 5. Czyli teraz ma 4, ale ogólnie krzyżało się doda i tak dalej, to więcej. Zaczynajmy. Rządza krwi, przybądź do mnie, ma rządzo. I co my tu dalej mamy? Pustą drogę. I łotrzyki genlocków. Tam się proszę nimi zająć, się porozglądam. O, już zbierałem tam lud ze wszystkiego. Jak sobie te ciała pomijam, mi coś to wytłumaczy? Co, ślepy kuźwa jestem? Czuję się, czy sobie nie wysiedlają? Nie mam pojęcia. Wiem, że tam gnie Morrigan, co się dzieje? A, bo tam więcej niż tylko parę łotrzyków jest. Teraz to ma większy sens. Zmieniaj się w tanka. Szejlucho. Szejlucho, zmieniaj się w tankucho. Użyj drwinucho. Trochę regenerująco eksplozjucho. A w tym czasie Dumbledore i to Joe'o rozpierdzielać, pany. Pany rozpierdzielać. Mordować w jedynym słusznym imieniu. Jest leżo? Leżo tu. A wiem, że jakaś zwykła się trzymała, ale... Dla mojego składu to jest nic. Ja mam poziom w górę. W ogóle jestem ciekawy, jaki maksymalny poziom jest. Skład szkoły 25. Aktualnie, który mamy? Chyba już z 21?
O, zgadłem. Serio strzelałem. I się udało zgadnąć. 60 punktów siły, ja pierdzielę. Teraz troszkę więcej jednak tą wytrzymałość pakuję. O. Wezwanie do boju wzmocnione, fajnie. Będzie więcej ataku i obrony dawało. Bo w tym wzmocnieniu już nawet jest całkiem sensowną wartość, więc... Okej. Okay. Okej. Okay. Więc tylko czy w sumie jesteśmy już blisko maksymalnego levela, jakby nie wziął. Mamy... Właśnie myślałem, co takie odgłosy wydają. Myślałem, że pająki, ja na szczęście jednak wrzeszczoty. Obu nie, obydwu raz nie lubię. Znaczy typów przeciwników, ale kurczę jednak, no... Pająków bardziej. Wrzeszczoty tylko dużo biją. A pająki mają bardziej wkurzające rzeczy. Poza dużym biciem. Na przykład ciągłe stuny. Spowolnienia. I milion tego typu rzeczy. Dobra. Bo trochę za późno tego gry użyłem, ale mniejsza o to. Mój skład zagrożeń tak potężny, że ja mam dużo narzędzi do pokonywania wrogów, ale po prostu nie muszę ich używać. Mam ich za dużo aż. Pierwsze, nie używam praktycznie większości moich zdolności, bo nie muszę. Mimo tego, że to jest najwyższy poziom, to po prostu nie muszę ich używać, bo to what the fuck. No ale cóż, nie pozostać na typowo endgame'owe, jakby nie spojrzeć. Mam już endgame, mam już 20 poziomy, a to są duże naprawdę już. Tam w przebudzeniu podejrzę, że to już nie będzie duże, ale teraz póki co jednak to jest całkiem spory. Ja już to i tak mam taki poziom, a jednak paść mi się czasem zdarza, więc no to nie jest jeszcze aż takie dramatycznie łatwe. O, może tego, że ja często figuruję. I po prostu nie zwracam uwagi na walkę, kiedy czuję, że po prostu jestem w stanie przeciwnika, a to mu rozwalić, a potem się okazuje, że jednak nie, bo jest pająkiem i ma milion stunów. O, przerwali mi moją ukochaną eksplozję, co to miało być? I czemu Dumbledore nie tuł tego Alfy? Co tu się dzieje? A propos właśnie tego, że czasem lepiej być ciężej, to proszę bardzo, mamy doskonały przykład. Myś tam im rzuć burzę po prostu, żeby pobolało ich trochę. Dobra, Genlock Alfa padł. O nie, on żyje cały czas! Dumbledore, kuźma! 3 razy żeś go fokusował! Co jest z tobą? Te różne typy obrażeń, taki kolorowy atak. Atak czynczowej armii po prostu istny. Tomek, zamyć! Zamyć w podziemia! Uo. Widać, że magia pełną gębą. Na łotrzy genloków. Zamień śledowa na pustyni. Do bumc, ale sucho. W sumie suchy śnieg? Może być suchy śnieg, bo śnieg to jest woda w innych. Mój mózg wybucha. Dobra, mniejsza o to. Na tyle w tym odcinku, ludziska. Dzięki za obejrzenie. Do następnego razu. Na razie i cześć. W kolejnym odcinku odkryjemy... Mam nadzieję, że odkryjemy przynajmniej... prawdziwą tożsamość Shale i przeszłość. O, bo jeżeli chodzi o tożsamość, to znamy. Właśnie nawet teraz mamy obok siebie. Na razie i cześć. Hej, Ozo.